po podpisaniu porozumienia tworzymy i zaczynamy organizować Zakładową Komisję Związkową NSZZ zgodnie z porozumieniami, które nam na to zezwalają. Ponieważ myśmy byli zarejestrowani w Gdańsku, w związku z tym nie było problemów, żeby taką decyzję otrzymać od razu, żeby można było funkcjonować prawnie, bo tam chodziło o kwestie prawne. Więc następują wybory od razu do takiej komisji zakładowej, ale oczywiście jeszcze nieoficjalne, tylko takie szybkie, żeby już mogły mieć mandat pracowniczy przedstawiciele, którzy będą reprezentować załogę, i następuje wpisywanie się do związku niezależnego, samorządnego związku zawodowego. Wybory na przewodniczącego zostaje wybrany Piotr Szeja. Wtedy właśnie Piotruś wychodzi oficjalnie na czoło, a on cały czas pomagał, cały czas działał, cały czas, tak jak wspomniałem wcześniej, brał udział, tylko po prostu taką przyjęliśmy taktykę, ja z nim wspólnie, że on zostaje, nazwijmy to, cały czas w takim cieniu, na zapleczu. Dopiero z chwilą, kiedy powstaje możliwość już oficjalnego działania, Piotrek zostaje wybrany przewodniczącym komisji zakładowej, ja zostaję wybrany wiceprzewodniczącym i do naszego składu trzyosobowego dokoptowany zostaje jeszcze wybrany pan Dramski, który się okazuje był agentem SB. O tym dopiero, żeśmy się dowiedzieli w 1981 roku, to znaczy ja się dowiedziałem z chwilą, kiedy dotarły do mnie informacje z SB, że taki agent między innymi kilku tam, a między innymi on był. Czyli od samego początku już żeśmy mieli wtyczkę agenta, o czym żeśmy nie wiedzieli. Ale o nim jeszcze wspomnę, bo to będzie jeszcze sytuacja strajkowa w 1981 roku, w związku z tym o nim też wspomnę, ponieważ to nazwisko wtedy się też mocno ujawniało i jednocześnie było jako plus minus. Więc powstaje komisja zakładowa w tych trzech osobach, w postaci tych trzech osób, i rozpoczynamy działalność związkową. Ponieważ mamy bezpośredni kontakt do Gdańska, w związku z tym nam łatwiej i szybciej materiały jednocześnie otrzymywać, jednocześnie zalecenia, wskazówki, jakie, co robić, jak tak. Od następnego dnia zaczyna się w naszym zakładzie wędrówka ludów, a mianowicie zaczynają przychodzić przedstawiciele innych zakładów, bo już wiedzą, że w zakładzie istnieje związek niezależny, samorządny, że mamy deklarację, że mamy, wiemy jak to robić, jak to działać, że mamy kontakt z Gdańskiem. Więc wędrówka ludów zaczyna się i zaczynamy tym zakładom pomagać. To jest prefabę, to jest zamet, to jest Chemet, to jest Tagor. Wiele, wiele zakładów przemysłowych z terenu Tarnowskich Gór zgłasza się do nas jako do tych osób, które już są krok do przodu, nazwijmy to, które mogą powiedzieć, jak zrobić, co robić, poinstruować. Oczywiście najważniejsze było to oświadczenie, to porozumienie, które gwarantowało, że zakładowe komisje mogły powstawać. Bo bez takiego tego, nawet gdyby to było ksero i tak dalej, to dyrektorzy zakładów odrzucali na bok. Nie ma, podstawa prawna i tak dalej. Więc powołujemy się na te właśnie nasze dokumenty, które mieliśmy z Gdańska. I w ten sposób zaczęła się żmudna praca wpisywania związków do nowego związku pracowników. 95% pracowników wpisało się, z tego co pamiętam, do nowych związków ówcześnie. Wszyscy jak jeden. Jeszcze nie wypisywaliśmy się ze starych związków, ponieważ tam chodziło o to,
żeby nie tracić członkostwa w związku, to było wtedy wcześniej jakieś miało znaczenie dla tego różnego rodzaju przelubów i tak dalej. W tej chwili to już nie tego, ale tak było. No więc w związku z tym na samym początku jeszcze nie wypisywaliśmy, tylko każdy praktycznie biorąc wielu należało do dwóch związków. Oczywiście jest chwilą, kiedy okazało się, że nie może należeć, w związku z tym wszyscy się z deklaracją wypisywali. To trwał taki okres, chyba tygodnia czasu, był takiej niepewności na samym początku, niejasności. Wypisywali się, już potem powstały te deklaracje podwójne, że z jednej górna część wypisywali pracownicy, wypisuje się ze starych związków zawodowych, a dolna, że wpisuje się do nowych. Jak wspomniałem, ponieważ były u nas wędrówki, więc minął miesiąc, nawet nie cały, ponieważ zgłosił się do mnie przedstawiciel huty Cynku i Tagoru, co bym na to powiedział, czy nie zrobiliśmy czegoś na terenie Tarnowskiego, jakiegoś spotkania dla wszystkich zakładów, które są zainteresowane tworzeniem związku zawodowego nowego, niezależnego, żeby ich ewentualnie poinstruować, żeby nie każdemu osobno i tak dalej. No więc ja mówię, oczywiście, no nie ma problemu, zróbmy coś takiego. Zorganizujemy spotkanie na terenie Tarnowskich Gór. Organizatorem tego spotkania był Tagor. I na terenie Tagoru zorganizowaliśmy wszystkich zakładów pracy z terenu Tarnowskich Gór, które były w ówczesnym czasie zainteresowane utworzeniem niezależnego samorządnego związku zawodowego. To spotkanie, nie pamiętam, to był wrzesień, nie pamiętam już dokładnie, ale zaraz na samym początku, to był wrzesień, październik może. Dochodzi do takiego spotkania, więc dochodzi we wrześniu do tego spotkania. Przychodzą przedstawiciele kilkunastu zakładów, większych w Tarnowskich Górach. To jest, tak jak wspomniałem, huta, przedstawiciel huty, przedstawiciele Tagoru, przedstawiciele Prefabetu, przedstawiciele Zametu, Chemetu, zakładów chemicznych i jeszcze kilku innych. Ci, którzy byli zainteresowani tworzeniem niezależnego samorządnego związku zawodowego. Na spotkaniu, gdzie obecni byli przedstawiciele kilku zakładów, był przedstawiciel huty Miasteczko Śląskie, która była już po strajku swoim i po podpisaniu porozumień z dyrekcją. Jerzy Ciepiela zaproponował, wyszedł z sugestią, żeby już nie tworzyć, nazwijmy to, takiego wędrówki ludów, czy do huty Miasteczko, czy do Fazosu, celem informacji i tak dalej. Zaproponował, żeby utworzyć jakąś miejską komisję, która by była przeznaczona do udzielania wszelkich informacji i wszelkich pomocy organizacyjnie w celem organizowania niezależnych samorządnych związków zawodowych we wszystkich zakładach, gdzie tylko byli chętni. Rzucił taką myśl, ta myśl i ten temat został wstępnie zaakceptowany przez tych uczestników tego spotkania, ale każdy powiedział, że no to wracamy na zakłady, przedyskutujemy z załogami, przedyskutujemy z tego i zobaczymy, co oni na to. Umówiliśmy się, że na następne spotkanie. To następne spotkanie było chyba w październiku. I na tym spotkaniu właśnie powstaje za aprobatą i zgodą i już komisji zakładowych, i przedstawicieli, i członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego powstaje koncepcja i powstaje międzyzakładowa komisja związkowa. Przepraszam, miejska komisja związkowa, nie międzyzakładowa, bo tutaj w nazewnictwie w Tarnowskich Górach jest dużo rozbieżności i nieścisłości. Więc w działalności związkowej, którą prowadziliśmy na terenie Tarnowskich Gór jako MKZ,
Uczestniczyliśmy też w pracach współpracy pomiędzy MKZ-ami i MKR-em na terenie Śląska, ponieważ statut związkowy obligował nas do utworzenia jednego regionu na terenie Śląska. A jak wiemy, działało tutaj 5 MKZ-ów. To były Tychy, Tarnowskie Góry, Bytom, Jastrzębie i Katowice. Celem wypracowania wspólnego stanowiska została w regionie powołana komisja, która miała za zadanie wypracować ordynację wyborczą do wyborów regionalnych, łączącą wszystkie te MKZ-y i MKR. Każdy MKZ-MKR wystypował po 2 osoby i spotykaliśmy się najczęściej w Katowicach i tam wypracowywaliśmy te i stanowisko, jednocześnie tą ordynację wyborczą. Efektem końcowym było zjednoczenie się wszystkich MKZ-ów i wybór jednego ciała i władz regionalnych Związku Zawodowego. Zjazd odbywał się w 2 turach. Pierwsza była chyba w czerwcu, o ile pamiętam, nie chcę skłamać, a druga w sierpniu chyba, czy właśnie. Więc nastąpiło oficjalne zjednoczenie wtedy na terenie Śląska. Po wypracowaniu wspólnego stanowiska przez przedstawicieli wszystkich MKZ-ów zostały przez te MKZ-y zatwierdzone te stanowiska i doszło do wyborów, jak wspomniałem, do wyborów regionalnych. Pierwsza tura, która miała zadanie wyłonić i delegatów na zjazd krajowy, i władze regionalne związku, i przewodniczącego związku, gdzie wybory przewodniczącego były najbardziej, nazwijmy to, bulwersującym, jednocześnie najbardziej emocjonującym punktem, nie? Ponieważ wtedy się zaczęły wytwarzać różnego rodzaju frakcje, różnego rodzaju kandydatury i poparcia, nie? My popieraliśmy jako Tarnowskie Góry kandydaturę Andrzeja Rospuchowskiego. Z wielu względów. Raz, że był nam bliżej, jeżeli chodzi o głoszenie swoich poglądów. Drugi raz, może, że działało prężnie u nas osoby w 5. obszaru KPN-u, który jakiś tam pośredni wpływ miał, nie? Więc kandydatura została poprzez takie, a nie inne działania utrącona, ale naszym kandydatem był właśnie Andrzej w pierwszej wersji, no potem w drugiej już padło na Waliszewskiego. Jeżeli chodzi o w międzyczasie, kiedy była komisja do tworzenia struktur, jednej struktury w regionie Śląsko-Dąbrowskim, powstała koncepcja i myśl taka wspólnie z MKK Gliwice, żeby utworzyć ciało dodatkowe jeszcze, statutowe, pomiędzy regionem a komisją zakładową. Dlaczego? Dlatego, że, a szczególnie to miało znaczenie w regionach przemysłowych i dużych regionach, gdzie było skupisko ludzi na małym obszarze duże i dużo miast. Żeby to sprawnie działało, to wyszliśmy z założenia, z koncepcją, żeby powstawały tak zwane podregiony. Uzyskaliśmy poparcie od Gliwic i zaczęliśmy tą koncepcję rozwijać. Nasi przedstawiciele na spotkaniach różnego rodzaju i różnych naradach przekazywali to, chcieli, żeby coś takiego powstało. No nie za bardzo duże, większe te MKZ-y nie za bardzo się na to godziły.
Jednak stanęło to potem, pamiętam, na jednym z forum Komisji Krajowej. Komisja Krajowa też się na to nie zgodziła. Ale my, jako Tarnowskie Góry, ponieważ byliśmy w to zaangażowani już dużo wcześniej, czyli na bazie ordynacji wyborczej do związku całego, jak i szczególnie szczebla regionalnego, tworzyliśmy na terenie Tarnowskich Gór uchwałą komisji zakładowych wszystkich z naszego terenu. Utworzyliśmy komisję statutową do tworzenia ordynacji wyborczej do podregionu, do takiego ciała. Jeżeli w ostateczności, ponieważ efekt końcowy zjazd miał być gdzieś w okolicach września, października, a myśmy chcieli funkcjonować już oficjalnie, w jakiś sposób wywierać nacisk poprzez fakt dokonany, że coś takiego jest, postanowiliśmy zgodnie z ordynacją, współzgraną z ordynacją wyborczą do związku, utworzyć ciało dodatkowe jak podregion, czyli postawić przed faktem dokonanym. Zgodnie z ordynacją powołaliśmy komisję skrutacyjną, doprowadziliśmy do zebrania wyboru delegatów, członków i do wyborów władz podregionu Tarnowskiej Góry. Nastąpiło to, prace rozpoczęły się już w kwietniu. Tym naszym działaniem, które żeśmy podjęli, żeby zorganizować i doprowadzić do wyborów delegatów i władz podregionu, które miały miejsce, wybory miały miejsce w czerwcu 1981 roku, niejako chcieliśmy, tak wspomniałem, czy wymusiliśmy na tym, że na władzach związku, żeby uwzględniła, że taka struktura funkcjonuje, jest. Wszystko się odbyło zgodnie z ordynacją, wszystko się odbyło zgodnie z prawem. Zostały wybrane władze podregionu Tarnowskiej Góry w osobach Peńka Szczutki, mojej i Andrzeja Kampy oraz to byli etatowi działacze związkowi. Oprócz tego był tam jeszcze Korlicz. Był jeszcze, potem było małe zamieszanie, bo po wyborach regionalnych, gdzie Heniek Szczutka dostał się do regionu Śląsko-Dąbrowskiego, w jego miejsce uzupełniająco żeśmy wybrali Janka Łużnego na szefa podregionu, ponieważ nie mógł tych funkcji pełnić w dwojaki sposób kolega Szczutka. I powołaliśmy komisję rewizyjną, komisję stanową. Wszystkie wymogi zostały spełnione i czekaliśmy na to, co będzie dalej. No, jak się okazało później, podregion nie zaakceptował, Krajowa Komisja Porozumiewawcza też nie zaakceptowała naszej propozycji. Wręcz wprowadzono w statut dzięki naszej pracy miejskiej komisje koordynacyjne, które były przedstawicielami regionów jako służby administracyjne regionów, dużych regionów i wszystkich regionów działających w związku. Podjęto uchwałę w regionie podczas drugiego walnego zjazdu delegatów, jak i na Krajowej Komisji o rozwiązaniu podregionu. Dano nam czas do października, do listopada, z tego co pamiętam. Mieliśmy ten podregion rozwiązać. Ponieważ to była osobowość prawna już zarejestrowana, zgłoszona, troszeczkę problemów mieliśmy i nie szło tak od razu rozwiązać, bo tam ich chodziło o składki, też były odprowadzane składki na konto podregionu i tak dalej. W związku z tym to dosyć długo trwało, no ale efekt końcowy miałby do końca roku nastąpić, ale stan wojenny przeszkodził temu działaniu i tak byliśmy pod regionem do samego końca, bo nie zdążyliśmy tego pod regionu rozwiązać. Kończąc temat pod regionu, który nie rozwiązał się, ponieważ miał osobowość prawną, więc w związku z tym to trochę potrzeba było czasu, decyzji, uchwał.
a nastąpił stan wojenny, to działały w zasadzie dwie struktury w Tarnowskich Górach, tuż przed stanem wojennym. Ponieważ w listopadzie została zarejestrowana Miejska Komisja Koordynacyjna jako ciało pod regionu Śląsko-Dąbrowskiego, zgodnie z statutem, a podregion jeszcze się nie rozwiązał. Dlatego taki był paradoks. Nie przekazał, po prostu została powołana komisja, która miała to przejąć, czyli władze podregionu miały przekazać wszystkie dokumenty, wszystkie sprawy i finansowe, i organizacyjne regionowi poprzez Miejską Komisję Koordynacyjną. No ale stan wojenny niestety przeszkodził temu i tak zostało, że podregion funkcjonował cały czas. Jak wspomniałem, przygotowania jednocześnie sytuacja w kraju była nieciekawa. Wręcz już było wiadomo od wydarzeń bydgoskich, gdzie było pokazane, kto ma siłę i kto ma władzę, że będzie to wszystko robione, żeby związkowi utrudnić działalność, żeby stawiać mu przeszkody i rzucać kłody pod nogi. Związek też zaczynał tworzyć organizacyjnie i przygotowywać się na działania typu stan wyjątkowy, stan wojenny, bo takie hasła już zaczęły wcześniej być rzucane. Zaczęły być rzucane stan wojenny, stan wyjątkowy, rozprawienie się z Solidarnością. Szukano pretekstów, szukano, a się okazało, że historia pokazała, że przygotowanie już było właśnie od Bydgoszczy.